Dobra, ja tam przychodzę do ciebie, jak się męczysz z tym memem, pownosiłem, tak, wszystko już jest wniesione, jesteśmy bogaci, ja już jestem ustawiony z kierownikiem budowy, mogę tam zobaczyć, co tam klepiesz na komputerze. I widzisz, kurwa, w sumie białą planszę cały czas otwartego ala painta. No dobra, tak, pytam się, co robisz, no to już wiemy, tak, robisz mema, ale nie możesz zrobić mema. No to... Kurde, no ktoś o tak prostym umyśle jak ja, no to na pewno tam w wojsku siedział w memach, bo to była jedna literatura na moim poziomie. No to mówię ci, że na przykład mógłbyś z żabą wysłać, nie? Żabą. No dobra, to znajdujesz żabę. I co z tą żabą? No tam napisz, tam nawiedził cię rzadki Pepe Nolan, pojawia się tylko raz na 100 tysięcy lat i polub go w ciągu 5 sekund, a Termina Storm nigdy cię już nie ośmieszy. To będzie dobre. Czy ja już jestem w domu? Bo nie wiem, która godzina. No myślę, że jeszcze nie. No to jakby... Okej. Okay. Ty się długo bawiłeś, a oni dopiero mema robią. No nie, w sensie ja jeszcze dzisiejszych byłem konserwy popuchy, jeszcze. ja jeszcze woziłem, nosiłem, to trwało. No chyba, że oni są tak upośledzeni umysłowo, że ten mem zajmie 5 godzin, nie? Znaczy, no nie no, ja to teraz przychodzę i dopiero się nim teraz zacząłem zajmować, nie? Znaczy Wcześniej tak. nosiłem puchy i byłem na budowie. Moim głównym priorytetem jest, jak jest pisanie to tego kodu, tak? To jest takie postronne. Czyli jak nie wpadłem na ten pomysł do tej pory robienia mema, no to tą planszę, to koduję to dam dalej. W sprawie tego celownika. Oczywiście. Więc możemy się mówić tak, że koduję i tak długo, aż przyjdzie futu. No i licho. No, to wysyłamy im tego mema. Mojego zajebistego. Nie czekamy na Ustri? No ten mem jest super, wysyła, jest dobry. No ja i tak czekam na Ustri. Kurwa, to jest zajebisty mem. Ale muszę jeszcze spytać się, czy jej się spodoba, no. To może napiszcie. Wysyłam jej! Wysyłam im mema, to ja też... Zobacz, jakie dobre memy. Odpisuję znakami zapytania. Doróbcie mu czerwony nos. Kurde, ona nie wie, na czym polegają memy z Pepe. On nie ma czerwonego nosa. No ale żeby było nawiązanie do klaunów. No to domalowuję mu czerwony nos. U nich na każdym memie coś ma czerwony nos? No, ich większość memów wkręci się w taki czy inny sposób dookoła klaunów, tak? No dobra, to niech ma. Odsyłam i wracam do kodowania. Odsyłam do Ustri. Piękne. Mamy akceptację, puszczamy to w sieć. Okej. Okay. Mija trochę czasu, po czym na stronie pojawia się kolejny mem. Siedzi taki zmęczony kot, obok niego taki zmęczony klaun, obok niego taki zmęczony koleś. Wszyscy mają tak na wpół mrożone oczy. Jest takim niebitnym napisem na dole, napisem mech. To niech się walą. Nie odpisuję nawet, nic nie robię. Olewam to. Jestem za. Nie, to nie. Dobra, zakładając, że Cassius, że Nolan spędzi dużo czasu kodując, Cassius, masz jeszcze jakieś, nie wiem, 2-3 godziny. Co chcesz zrobić w tym czasie, zanim Ustri wróci w środku nocy z balansowania? Kurde, już jest wieczór. No nie miałem żadnych planów na ten moment. Na pewno chciałbym... Czekaj, muszę przestawić na chwilę. Na pewno chciałbym nastawić sobie budzik na rano i bardzo sobie przed lustrem przetłumaczyć, że chcę wstać rano i zajrzeć do tego ziomka, do Terego, bo mam takie wyrzuty sumienia jednak. Ziomek mi zawsze pomagał tym rosołkiem i zawsze czekała na mnie setka, a ja go zawiodłem i znowu wszystko przez wódę. Teraz muszę wstać, bo jednak, no, nie wiem, czy on w tak krótkim czasie, w ciągu jednego dnia znajdzie nową ochronę, tak, do tej swojej dziury w ścianie. A na pewno nie znajdzie takiej zajebistej jak ja i znowu będzie tracił dochody pośrednio przeze mnie i znowu mi będzie przykro, więc pójdę sprawdzić rano przed tymi żebrakami, jak tam pójdzie i w razie czego im dopierdolę, zanim znowu mu popsują szansę na utarg. Okej. Okay. I tak sobie właśnie o tym myślę. To teraz będzie hicior. Rzuć sobie na wiarygodność. Jaki to jest skill? Credibility po angielsku. O kurwa, faktycznie jest taki skill. Rację. Kurwa. Nie chcę na to rzucę, nie mam tego. No to z modyfikatorem minus 2 niestety. Jest! Okej. Okay. To był rzut na to, jak
bardzo jesteś wierny swoim ideałom. Bo to, że do siebie mówisz do lustra, tak naprawdę nic nie znaczy. Późnym wieczorem siadasz na łóżku. Ręce ci się lekko trzęsą. Widzisz stojącą na szafce nocnej butelę wody. I mówisz, a co szkodzi, kilka kielonków całą noc będę chlał. Wciągasz rękę, ręka ci zadrżała, mówisz, nie, obiecałem mu. Obiecałem mu, dotrzymam słowa, woda wodą, nie, nie, muszę się ogarnąć życiowo. Nie? Ale okay. Ja mam silną wolę, ale ja mam silną wolę. Okej. Okay. Zaciskasz pięść praktycznie tak, że do samych białych knykci, walisz pięścią w ścianę. Syczysz z bólu, zaciskasz zęby, odwracasz się, przykrywasz się kołdrą, bierzesz kilka głębszych oddechów, z całej siły się starasz zasnąć. Po jakimś czasie ten wysiłek woli tak cię zmęczył, że znużony zasypiasz. Budzik wyrywa cię ze snu o godzinie 4 rano. No to jest jakaś godzina po tym, jak Ustry wróciła do domu. W pierwszej chwili mam takie, kurwa, czemu dzwoni ten budzik, czemu ja nie śpię? Ale potem się orientuję, że jest rano. A ja jestem trzeźwy. Jezus, jakie to jest dziwne uczucie. Dotykam się po twarzy. Matko jedyna. Dobra, nieważne. Ubieram się. Kastety. Karabin na plecy. Patrzę, czy wyglądam groźnie. Jezu, wyglądam strasznie. Dobra, sam się wyboję, aż nie mam nawet czasu się ogarniać. Idę. Biegnę. Okej. Okay. Przybiegasz rano na miejsce. Biegasz na odpowiednie piętro, gdzie w drzwiach swoje okienko otworzył Tery. Jest zamknięte. Nie ma tam nikogo przed drzwiami? Póki to jest jeszcze za wcześnie, żeby było. Dobra. To taki miałem plan. Dobrze. Chciałbym się ustawić. Może ktoś przyjdzie, wiesz, no tak naprawdę, może on naprawdę położył na mnie lachę i po prostu kogoś znalazł. No, muszę być na to przygotowany. Chciałbym się ustawić na półpiętrze wyżej. Okej. Okay. No obstawiam, że to nie są żebracy z tego domu. Oni go nie, bo on po prostu już by ich pozabijał w nocy, tak jakby to oni go napastowali, tylko że oni przychodzą z zewnątrz, tak? Nie, to są z tego bloku. To są z tego bloku? Tak. Kurwa, i on ich jeszcze nie powypieprzał w nocy? No, de facto facet nie jest jakimś wielkim kabanem, tak? A wiesz, nie, ale w sensie myślałem, nie no, myślałem, to w nocy ja bym chodził ich bił non-stop, jakbym powiedział. Nie no, dobra, no okej. Okay. To w takim razie, kurwa, nic nie mogę. Ty wiesz co, dobra, to muszę czekać przed drzwiami, dobra, nie będę kombinował, bo i tak się nie ukryję, to nie jest moja robota. No zdajesz sobie sprawę z tego, że być może jeżeli nikogo nie znalazł, to może nie otworzyć biznesu w ogóle dzisiaj. Ja wiem, o której godzinie on otwiera, nie? No zazwyczaj tak, wiesz, koło 6 otwierał, nie? Już teraz? No, od rana. Dobra, słuchaj, no jak jeszcze chwilę nikt nie przychodzi, to stukam lufą. Nasz tajny kod, jaki jeszcze mieliśmy z czasów wczoraj, jak jeszcze byliśmy kumplami. Chwilę, dłuższą chwilę panuje cisza. Po czym słyszysz jakieś tam, wiesz, rumoty, wstawanie człowieka, podchodzi do drzwi, odchyla jeden łańcuch lekko, sprawdza przez okienko, kto tam spostrzega twoją facjatę. Widzisz w jego oczach na chwilę zaskoczenie, potem lekką fascynację. Co ty robisz, koleś? Co nie otwierasz dzisiaj? No, nikogo nie udało mi się zatrudnić. No, a, no, powiem szczerze, po ostatnim to myślałem, że na ciebie liczyć nie można, więc... No. Słuchaj, wiem jak to wyszło, ale... Zapomnijmy o tym, dobra? Dzisiaj jestem. Nikt dzisiaj nie zakłóci twojego spokoju, dobra? Masz moje słowo. No okej, okay, dobra, to stawię garnki, to tak do 12 postoisz? Nie ma sprawy. Okej, okay. Dzięki. Czuję się lepszym człowiekiem. Czuję się lepszym człowiekiem. I w związku z powyższym... Rzucę humanity. ...zaproponować następującą rzecz. Mianowicie, gdzieś na karcie postaci w notatkach napisz sobie wiarygodność 1x, tak? Na 4, tak? To jest jedna sytuacja, która pozwoliła ci zapanować nad twoim nałogiem i dopełnić zobowiązań. Jeżeli w przyszłości, już nie mówię w kontekście Terego, bo to, ten motyw został już wykorzystany, ale jeżeli w przyszłości jeszcze trzykrotnie uda ci się wygrać z nałogiem i nie spartolić czegoś zupełnie, to będziesz mógł do momentu oczywiście kolejnego drinka, tak? Zachować bonusy, które ci dodało, ale skasować sobie nałóg. Albo w nawiasie wpisać w uśpiony. No wiadomo, do kolejnego drinka. To wtedy, wiesz, wszystkie cztery kliki pójdą się jebać.
Okej, okay, kumam. Tylko wtedy stracę nauk i stracę korzyść, jaką kupiłem nie, za korzyść nauk. Zachowujesz. A, nauk. Bo właśnie, bo kot mi tu miał, czy nie usłyszałem. Okej, okay, czyli po prostu będę miał uśpiony nauk, no i dopóki znowu tam nie uderzę, tak? W gaz. No. Super. Ekstra. Cztery xiki muszą być, tak? Tak, na razie mam dostaję jeden. Jeden. Dobra, zapisałem, okej, okay, dzięki. No ja po tym, jak rzucałem tą babką na rekordową odległość godną olimpiady, to ja mam nadzieję, że oni już na mój widok po sobie pójdą. No to im rzućmy w takim razie na twardziela. Coś tam mają do, coś tam jeszcze mają do powiedzenia? Tery nie było przygotowane na otwarcie dzisiaj biznesu, natomiast widząc ciebie zaczyna trzaskać garnka. Rzeczywiście po jakieś pół godziny po piętrze zaczyna się rozchodzić. Zapach gotowanych zup. Nie wiesz, co on tam rzuca, szczerze mówiąc, nawet cię to nie interesuje. Natomiast zapach rozchodzący się po bloku zadziałał jak kwilenie niemowlęcia na zmysły zombie. Świeży mózg po prostu. Rzucają się w stronę tego okienka. Natomiast widząc, jak stoisz pod drzwiami, leniwie oparty, przyglądając się lufie swojej giwery, gwałtowne hamowanie zrobili. Część z nich się wycofała, część z nich nieśmiało podchodzi, patrzy ci w oczy. Dzień dobry, ja bym chciał zapłacić, ja mogę kupić? Tak? No to wtedy się odsuwam, tak? Proszę bardzo. Zauważasz, że Terry po raz kolejny z pewnych no, oczywistych względów podniósł cenę. O kilka kredytów poszła w górę. Ale tym razem nie zgłasza żadnych pretensji. Nikt nie ma z tym problemu. Wszyscy grzecznie płacą. A ci, których nie stać, nawet się nie zbliżają. Gdzieś w połowie dnia, około 9, Terry podaje tobie jeden kubek ze standardową setą. No, standardowy rozsąd z nudlami. Mój ulubiony. No i oczywiście zwyczajowa seta. Moja ulubiona. No na jedną setę zasłużyłem. To jest taka do soul. Dla zdrowotności. Nie żadne tam ordynarne chlanie. Ci idzie walka z nałogiem. Jedna mała wódeczka jeszcze nikomu nigdy nie zaszkodziła. Mówił Ferdek Kiepski. To nawet moja świętej pamięci babcia wychylała setkę i dożyła 90 roku życia. Tak sobie myślę i tam jedną małą setkę wychylę, ale już nic więcej. Już no to muszę zjebać te iksiki i the deal is off. Kurwa. A nie mogę zero mieć? Iksików? Nie. No jedną setę? Powiedziałem. Wystarczy, że wypijesz jednego drinka i deal is off, tak? Tak powiedziałeś? Tak. Nie słuchałem tego mego. Powiedziałem, że dopóki nie wypijesz, będziemy się tak bawić, tak? Nie powiedziałem. Nie wypiję nic? Bo nie no, wypijesz XXX, nie określiłem ilości, więc sorry, nie? Wystarczy być kurde kropla, nie wiem, splunącego żula. O Boże, no to nie, no to weź, jak to jest kropla, to ja mam takie poczucie wewnętrzne, tak, że ta kropla mnie złamie, tak, to jest, to ten alkohol mi grozi, tak, ja mam to poczucie, jak biorę go do ręki, że... Nie, to jest przecież zło? Seteczka do rosołku, nareszcie na szczęście, szczęście ty moje. Chciałbym co się mogę ci powstrzymać powiedzieć, no, dobrze odgrywasz nałogowca. No. To Boże Jezu, chciałbym się powstrzymać, jeżeli ja czuję, że to jest za dużo, to jest ta kropla, która przepełni. Znowu stoczy się w otchłań nałogu, a ja byłem tak długo szczęśliwym człowiekiem, no chciałbym się jednak powstrzymać, jeżeli tak to jest długo za dużo. Tak długo trwa 3 godziny. Chciałbym dociągnąć do 12 chociaż. Nie no, jak ty mówisz tak konsekwentnie, że to jest jedna kropla, to mówię, nie no, chciałbym odmówić sobie. No to spróbujmy w takim razie, na co byś mógł sobie rzucić? No wydaje się być najbardziej sensowna ta wiarygodność. Żadnej silnej woli nie ma. No nie. Zdaję sobie sprawę z tego, że twoje szanse są marne, bo to były 2/6 pod rząd. Wychylasz ją ze smakiem. Chuj. I'm sorry, Exo. Intencje wiem, dobre. No może jeszcze kiedyś uda mi się sobie odmówić, tak? I rozpocząć tę walkę. Szansa będzie rosła, jeżeli wydam jakieś kropki w credibility, ale no szansa na to znowu jest niewielka, bo to sam sobie musiałbym wtedy odmówić, ja. Słuchajcie, wstajecie rano, zwlekacie się z wyra koło 9, Kasiusa nie ma. Nie wiadomo, gdzie jest. Co robić?
Ja tak wstaję leniwie, robię kawę, która nie smakuje tak dobrze. Znaczy robię w sumie dwie kawy, jedną zanoszę na lat. No, siadam koło niego. Na korku przed komputerami widzisz na monitorze, że są jakieś kody. O, to ja tak stawiam głośno kubek na biurku. No, słyszysz uniwersalny odgłos budzenia programistów. Halo, nie słychać cię. Okej, okay, już jestem, sorry. Mikrofon miał zmutowany i gadałem do was. Nieważne. Podnoszę głowę szybko, zrywam się. Ja nie śpię i dalej koduję szybko. O, dziękuję za kawę. I uśmiechać. To może zrobię śniadanko chociaż. Dobry pomysł. I dalej tam stukam w kreaturę. To uwaga, na śniadanie będzie konserwa. Albo zrobię zupę z konserwy. Konserwa. A to będzie starczyć na dłużej. O, albo grzanki z konserwy, albo zapiekana konserwa. Kurczę, w sumie dużo rzeczy można zrobić z takiej konserwy. Tak czy inaczej, no, jemy śniadanko. No, Nolan, jak ci idzie? Dobrze. Gotowe, już prawie gotowe. Patrzę się na te kody, żeby sprawić takie wrażenie, że wiem, o co chodzi, ale tak naprawdę to są jakieś losowe znaki. No, widzę, że już prawie skończyłeś, tak trzymaj. No, jutro będzie już na pewno gotowe. Mamy środę, tak? Tak, mamy środę. Tak. Jutro będzie gotowe. Piątek. Boję się piątku. Ja wiem, ale mówię, że będzie jutro. Ja tylko skoryguję, być może kalendarz ci powalił. Wiem, w piątek będzie gotowe, ale ja mówię, że będzie jutro. Nie, ja mówię w tym momencie do futu. Kasę klikowi musisz oddać jutro, czyli w czwartek. To mi się pojebało. Nie, no ale to mam rozpisy wpisane dług do piątku. 7/1, czwartek, oddać kasę Johnowi Klikowi. Tak jest wpisane. A, bo to może chodziło, że do piątku, nie włącznie z piątkiem. Ups. Ale to i tak w piątek ponad przyjedzie, jak się uda. No okej, okay. Powiedzmy macie jakieś 3-4 godziny zanim wróci kasę. Co robicie w tym czasie? Koduję dalej. W wolnej chwili wyszukuję sobie na drugim ekranie informacje o już ci mówię, o kim? O Tamagotchi. Okej, okay. Ile czasu poświęcasz na szukanie tych informacji i jak bardzo, że tak powiem, powierzchownych czy legalnych informacji poczułeś? Nie, szukam raczej legalnych informacji, a no tam coś kompiluję, to wtedy tutaj szukam, tak? Czyli powiedzmy godzinę czasu z przerwami, zerkając na kod. Okej, okay, no to znajdujesz takie podstawowe informacje w stylu na przykład biografia ze strony oficjalnej korporacji. Widzisz, że Izuki Tamagotchi, z wyglądu taki starszy, 60-letni Azjata, niski facet, lekko otyły, prezes korporacji Medicare. Informacji o jego życiu osobistym jest bardzo niewiele. Podejrzewasz, że jak każdy z jego rodaków, Azjatów, znaczy skrytym człowiekiem, jedyna informacja na temat jego stanu cywilnego to, że jest wdowcem. Widzisz, że 3 osoby o jego nazwisku są gdzieś w strukturach firmy Medicare Corp. Podejrzewasz, że w pewnym sensie jego dzieci tam pracują na jakichś stanowiskach kierowniczych. Poza tym znajdujesz wiele szczegółów. Okej. Okay. Wracam do kodowania. Futu. Ja się w sumie opierdzielam. Albo... w sensie... tu napiszę do Stacy, co tam u niej, tam do Briana, co tam u niego. Generalnie podtrzymuję kontakty w dobrej relacji. Okej. Okay. No to na tym pisaniu wiadomości schodzi ci trochę czasu. Koło godziny 12 wraca Cassius. Jeszcze tylko jedną rzecz. Ponieważ spędzasz czasu na czczych pogadankach z ludźmi celem, no co jak sama powiedziałaś, tylko i wyłącznie podtrzymania relacji międzyludzkich, zrobimy to, co zawsze robią ludzie, kiedy spotykają się w okolicznościach towarzyskich. I mianowicie rzucimy na plotki. Futu, rzuć K6. Piąteczka. Piąteczka, fajnie, piąteczki jeszcze nie było. Stacy opisuje sytuację, że no, obraca się w różnych kręgach ludzi, wiadomo jak to z racji jej drugiego zajęcia, musi mieć wiele kontaktów. Podobno słyszała o jakimś takim hakerze, który zamawia żarcie na wynos. Co w dzisiejszych czasach
jest ani bezpieczne, ani tanie, po czym opuszcza w ogóle mury Megacity, opuszcza w ogóle teren zurbanizowany, wyrusza gdzieś na pustkowia i po jakimś czasie wraca jakiś taki w kilku godzinach dziwnie nieprzytomny, roztkliwiony, taki lekko rozkojarzony. Ale to są jakieś podejrzenia, czemu, co tam robi, po co tam jeździ? Stacy pisze, nie, w zasadzie znajoma znajomej tak powiedziała, a ty się zastanawia, że może nie wiem, może lubi się usiąść na pustkowiu, na kamieniu, popatrzeć na zachód słońca i zjeść obiad, no, ale to jest bez sensu, po co ktoś by wyjeżdżał na pustkowia, przecież to jest totalnie zrujnowany przez kataklizmy obszar terenu, tak? Może ktoś tam mieszka. Nie, to raczej niemożliwe. No w zasadzie może kogoś tam dokarmia, tak? No bo w drugiej stronie po co by było żarć? No i ja to słyszę? Dookoła tej plotki narastają różne mity, kiedy snujecie najróżniejsze dziwne teorie ze Stacy. Widocznie jej się nudzi w pracy. Po jakimś czasie wraca Kasus właśnie i zostajecie pisząc. Czy ja wiem o tych plotkach? Dzieje się ze mną, z nimi? Znaczy, to może jak Cassius wróci, to opowiem wam. Okej. To ja jeszcze w wolnej chwili, dalej kodując, wchodzę na infostradę. Chcę tak zerknięcie na wiadomości. No okej, wchodzisz na infostradę. Czego szukasz? Generalnie portal informacyjny, artykuły jakieś. Co najciekawszych, tych najważniejszych informacji. Najważniejsze informacje mówią o jakieś takie drobne raporty zdarzeń, w stylu zamieszki, jakieś pierwsze akty przemocy. Część materiałów to artykuły poświęcone wzrostowi kosztów żywności, co generalnie wydaje się być dziwne, bo wzrastają tylko koszty żywności, nic innego nie drożeje póki co, ale też artykuł konkluduje się w ten sposób, że pewna równowaga ekonomiczna musi być zachowana, jeżeli na przykład mechanik samochodowy będzie musiał zarobić na jedzenie, no to wkrótce także koszt jego usług z pewnym przesunięciem czasu, że zacznie wzrastać. Ale żadnych domysłów, co powoduje wzrost żywności, nie ma. Wzrost cen żywności. W takich okolicznościach zazwyczaj no, najłatwiej winić korporacje. Jakąś konkretną? Są jakieś zarzuty tam wysunięte? Są któryś konkretnej? No jest kilka korporacji, które produkują żarcie, na przykład Unifood. Okej. Albo jest... Nestor Proteins. Jak? Nestor. Jak głowa rodu, protein, jak białko. Synth Cranes, też korporacja żywnościowa. Okej, ale to takie luźno wysunięte tylko te wnioski, tak? Luźno wysunięte wnioski na zasadzie, no, jeżeli to są korporacje, które produkują żywność roślinną, no to one są winne podwyżki cen. Okej, to jeszcze tylko zerkam, czy nasz znajomy, dziennikarz, dowiedział się czegoś nowego na temat tych hakerów z Terminal Storm. Czy coś nowego, czego my jeszcze nie wiemy? Znajdujesz krótką notkę prasową autorstwa Rasala Duffy'ego, który śledzi sprawę Terminal Storm, po czym zauważasz, że napisał coś takiego, że po ataku na klaunów kanibali gang ucichł całkowicie i tak jak zazwyczaj zdarzało mi się na przykład kraść krótkie wideo i wrzucać je na billboardy, czy streamować nielegalnie jakieś kanały, które są płatne. Tak, takie drobne akty wideo wandalizmu znacznie osłabły na intensywności. Jakby, nie wiem, chwilowo leżeli, że tak powiem, nisko, się nie wychylali. Myślę, może się boją, że ich namierzyłem. Jak sobie mówię w myślach. Okej, okay, no i wracam do kodowania. Okej, wracasz do kodowania. No to jak my już się we trójkę zbierzemy, no to opowiadam o tym, czego się dowiedziałam, że jakiś kolo, jakiś haker kupuje jedzenie, bierze ze sobą, wychodzi haker? Zamiast... A no? Wiesz, jak się nazywa, ksywkę ma? Może go znam? Zapytam Stacy. Piszę do niej, czy wie, jak ma na imię ten haker. Albo czy jakoś da się Stacy go mówi, że nie namierzyć. Wie, słyszała to od znajomej. A, okej, okay, no spoko. Może jest jakaś strona internetowa poświęcona temu, co jest za miastem. Może jakiś koleś chodzi tam i opisuje to gdzieś w sieci, czy coś takiego. No okej, okay, możesz spróbować poszukać, jeżeli chcesz. No to chcę poszukać. No to rzuć na TechNerd.
A mogę jakoś podpowiedzieć, pomóc? No dobra, załóżmy, że będziesz podpowiadał, to dasz jej rzut plus jeden. O kurde, szósteczka. Siódemka? Przeszukujesz piątka. Cały internet, czy sieć, czy zwał jak zwał, matrycę, macierz, cokolwiek. I nie znajdujesz żadnej informacji, żeby ktokolwiek zapuszczał się. Pustkowia, jak sama nazwa wskazuje, są puste i nie ma tam nic do szukania. Po klęskach ekologicznych, które dotknęły ten świat, ludzkość skupiła się w miastach. Na pustkowiach nie żyje nikt. Nikt tam nie łazi, bo nie ma po co. A nawet gdyby łaził, to jest to w miarę kontrolowane. Są nieliczne miejsca wyjścia, jakieś bramki. Niektóre obstawiane normalnie żołnierzami, niektóre są po prostu elektronicznie zabezpieczane, ale tam nikt nie wychodzi. Od czasu do czasu między miastami porusza się szybko poruszający się pociąg na estakadzie, ale to on też nie dotyka ziemi, nigdzie się nie zatrzymuje, tylko z maksymalną prędkością 600 km na godzinę pędzi między miastami. Nic nie znalazłem. Pewnie jak się to sprawdza, że tam ktoś ukrywa, albo przekupuje, albo jakoś potrafi zataić. Miejsca, żeby chodził. Po co miałby tam chodzić? Może skupmy się na razie na tym, że jutro jest czwartek. No. I obgadajmy to, co jutro zamierzamy zrobić. Mamy jakiś plan? No właśnie, bo ja w końcu wracam, nie? No tak, ty już wróciłeś. No jak w momencie, w którym ona opowiadała o tej plotce, ty już byłeś na miejscu. O, już byłem na miejscu, no i bardzo dobrze. Tak, no, co ty mówiła, że czekasz? Że... Bardzo dobrze, ja znowu z Terym jesteśmy kumplami. W ogóle jak coś, to po prostu może mi dać znać na Kiku, tak? Się umawiamy, tam wpadnę, mu pomogę. O, lubię tego gościa. Lubię tego gościa. No, dopóki nie zachce mi się walić litę na głowę, to tak sobie wewnętrznie mawiam, właśnie rzuciłem alkohol, wypiłem tylko setkę. Ciekawe, ile to podziała. No, nie wiem tego, tak? Nie wiem tego, że to zawiodło, więc jestem super na stero i czuję się taki czysty. Wypiłem cię tylko 100 ml czystego alkoholu. Więc jestem gotów omawiać plany. I teraz zgłaszam mój wniosek o to, że w dniu jutrzejszym zamiast spodziewanej kasy klik powinien dostać wideo, wiadomość, w której usłyszy, jakim jest patafianem i że dostanie tak zwaną figę z makiem, a nie kredyty i może się walić na ryj i w ogóle tralalala. A co jeżeli to on nas zabije, a nie my jego? To nie wchodzi w grę. No to nie może... wystarczy ci, to jest świetne rozwiązanie. Znaczy to czekaj, jeszcze raz, szczegóły planu. Musimy go sprowokować, żeby przyjechał do nas, inaczej on znowu każe nam się stawić w jakimś miejscu, albo nic nie powie i jak tylko wyjdziemy z domu, to wjedzie w nas ciężarówka albo coś takiego. Więc musi przyjechać do nas, najlepiej jutro, albo w nocy, z czwartku na piątek, no, najlepiej zaraz po tym, jak dostanie twoją wiadomość. Musisz nagrać coś takiego, żeby aż się w nim zagotowało, tak? Żeby przestał myśleć rozsądnie i po prostu przyjechał tu ze wszystkim, co ma i podjechał pod ten dom. Gotów go po prostu zrównać z ziemią. A w tym momencie my zrównamy z ziemią jego, tak? Dobra, mam takie pierwsze pytanie. Czy... Kikiem można robić zdjęcia? No, wydaje mi się, że tak. To jest uniwersalny system komunikacji. A czy jest szansa na to, że będąc w tym pubie zrobiłam jakieś zdjęcie albo... Nie, czekaj. No, zrobiłam... Mówiłam, że robię zdjęcie tego bogatego jedzenia w luksusowej restauracji. Tak, wspominałaś. I ja mam to zdjęcie i tak... Mówię do chłopaków, a może wyślę mu to zdjęcie, on się wkurzy, że się obiadam drugimi rzeczami i przyjedzie od razu odebrać dług. A w dodatku jakoś go zwyzywam, czy coś. No, zajebisty pomysł, no napisz, że obiadam się tym za twoje kredyty, cieciu. No, myślę, że tak go sprowokuję. Tylko wiecie, potem co będzie dalej? Zadyma, tak? No właśnie. I będzie strzelanie, jesteście tego świadomi? Ja się rymuję trochę cykam. Granaty na stół, tak? Kładę te cztery granaty na stół, żeby było jasne. Co? No właśnie. Gdzie wy byliście? O, wyobrażam sobie, jak wsadzamy tego granata Johnowi Klikowi w paszczę bez zawleczki. Jezus, już się bałem, że powiesz gdzie indziej. Ja też, szczerze mówiąc. Ja nie jestem trans to the core, wybaczcie. Puszczam tę uwagę mimo uszu, nikt nie zrozumie prawdziwego przesłania mojej koszulki, już się z tym pogodziłem.
Tak jesteś tego sweta i tak nie zrozumiesz. No właśnie. A muszę się jeszcze pośmieć, czekajcie. Już. Dobra. Mam cztery. Nolan dostaje dwa. Ustry jeden. Może jakoś zhakujmy sygnalizację świetlną, tak żeby on w drodze do nas musiał się zatrzymać, a wtedy my, zamaskowani, weźmiemy granaty i wrzucimy do jego samochodu. Pytanie techniczne. Jak się rzuca granat? Właśnie. W czasie jak rozmawiacie, ja to próbuję sprawdzić. Okej. No my nie o tym gadaliśmy i mamy już pewne typy, do jakich wniosków dojdziesz. Wydaje mi się, że to była wojskowość, militaria. Skurwy, z tym wiedziałem, a mówiłem, widziałem, już po prostu to rozgryzło. Nie, ja sprawdzę jeszcze, co robi tu broń, ale wydaje mi się, że nie. Nie, no wiem, no wojskowa broń, no to militaria tam jest napisane. Nie, normalne i akrobatyczne strzelanie broń palna, no to granatem się nie strzela, sorry, nie? No niestety, nie no gdyby dobra. Gdyby to był jeszcze podwieszony, to ewentualnie z przemrużeniem oka bym zatwierdził, ale rzucanie granatem to nie. To by wtedy było co na podwieszony? No gans, strzelanie. No podwieszony to ewentualnie na gans jeszcze, że tak powiem, podwieszyć. Jeśli się przez szybę po prostu włożyć granat, no to nie trzeba rzucać, nie? Trzeba rzucić na cień, czy się przekradniesz. Powiem tak, nie oceniam za wysoko możliwości finansowych Johna Clicka, ale myślę, że jednak no ma na tyle duże baczenie na własne zdrowie, że jednak jego szyby w aucie to są plexi, nie? Plexi nie jest odporne. Ale jest granatoodporne, no. Jak zaczniemy już strzelać, on prawdopodobnie nie będzie siedział w tym aucie. No to schakujmy też jego samochód, żeby nie dało się wyjść. No nie chcę obrażać Nolana, bo w sumie cenię jego umiejętności. No ogarnął taki deal, że faktycznie zarobimy na tym 10 koła. Ale nie chciałbym kłaść na jego barki, aż tyle rzeczy do zrobienia naraz w tak krótkim czasie. No w sumie racja. Prawda jest taka właśnie, mówię od razu o tym licho, bo ona ma swój plan, a ja już mam ustawioną miejscówkę na placu budowy. Z której mam, rozumiem, widok na przestrzeń pod naszym domem, nie? Na tę ulicę. To jest pytanie. No oczywiście, że tak. No to oczywiście, że tak. Tak miało być. No to jest okej. Okay. Ale to, co przed chwilą usłyszałem, to też podsuwa pewne pomysły, tylko, no właśnie, coś musiałoby tam jechać, tak? Zhakować sygnalizację jednak, żeby coś w niego uderzyło, ale to jest no, kwestia przypadku akurat wtedy. Akurat zhakować sygnalizację, to żebym potrafił. Tak, ale no coś musiałoby akurat wtedy jechać, tak? Żeby coś miało zielone i on też miał zielone i żeby siebie wjechali, ale co akurat będzie tam wtedy jechało? Wiem, możemy zamówić taksówkę i tak to obliczyć, tylko to jest ciężkie, nie? Albo zaciągnijmy go do jakiegoś pomieszczenia zamkniętego, zamknijmy i tak. Ale tam będzie, nie no, ja mówiąc John Click, mam na myśli wszystkich jego ludzi naraz. Ja obstawiam, że tu może przyjechać nawet z 10 osób, nie? No po mieście ile? Chodzi z, no, no po mieście chodzi z dwoma patafianami. Bo autobusy musieli przyjechać. No w dwa wozy mogą przyjechać zwykłe, no, no nie wiem, no więcej ich nie ma, no, no po mieście chodzi z dwoma patafianami i do każdego pomniejszego handlarza, który handluje papierosami i wisi mu kasę, przychodzi osobiście. Nie, światła jak mówiłeś, to mogę spróbować zhakować. To nie mówiłeś, jest samochód jakimś specjalnym, tak, nie bardzo mam pomysł, jakby miał go zhakować. Specjalnym agentem, nie? Ale na pewno ma tych paru ludzi, więc no nie zamkniemy ich wszyscy, nie wiem, w mojej komórce w bloku. Zresztą no nie o to chodzi, chodzi o to, żeby to zrobić szybko. Oni podjeżdżają, uwijamy się w tym parę sekund. Nic z nich nie zostaje, zabieramy resztki i idziemy spać. A może oni chodzą na dziwki? Wtedy ich jakoś dopaść. A może poszli do lasu, jak mówi puenta znanego dowcipu. Szkoda, że nie zajęliśmy się tym wcześniej. No nie? Jutro mija termin oddania twojego długu. Musieliby akurat jutro pójść na dziwki. Musielibyśmy je znać i musielibyśmy wiedzieć, gdzie to jest. Dziś nie, się siada. No, ale to przecież kto ma, ale musimy zrobić go jutro, nie dziś. Jutro, nie dziś. No możemy to zrobić dziś, ale dowiemy się teraz tego wszystkiego? No dobra, to już jest na przykład poza moim, jakby ja w ogóle nie jestem, tak, komputerowcem. Jak nie wiem czegoś dzisiaj, to musiałbym za tym chodzić, nie? Z komputera ale się to nie może godzina 13, no to sami zdecydujcie, ile czasu chcecie na to poświęcić, ale i ile czasu was na to zajmie. Może Stacy tam jakieś będzie miała znajomości, byś wiedziała coś. Albo ta twoja alkoholita. Kurwa. Szczerze? Nie, jeżeli chodzi o mnie, to no ja już totalnie wkręciłem się w ten plan, ty zakłada strzelanie u nas pod blokiem, jakby... No to okej. Okay. A jeżeli macie, słuchajcie, jeżeli macie zarys,
no, który jakoś faktycznie brzmi, no nie zarys jakiegoś planu, to no jest nastroje. Jeżeli wy dwoje macie plan, to jestem w stanie iść za wami, ale... Nie, no to czekaj, to konkretnie. Tak. Ja twój plan to widzę tak, że ty jedziesz na plac budowy i kładziesz się tam i se leżysz i co dalej, no. Ja zakładam, że oni zatrzymują się u nas pod blokiem. Ty... Co, wystrzelasz wszystkich? No, liczę też na ciebie i na to, co zrobią te granaty, nie? A, ale wiesz, jak on z tymi granatami rzucał? Bardziej zakładam, że oni nie staną 100 metrów pod naszym blokiem. Jeżeli naprawdę się wkurzą, to podjadą tak, żeby wysiąść, wbić się do nas do bloku i po prostu iść nas wytuc. No nie będą specjalnie stawiać 4 ulice dalej, żeby dobiec do nas. Po prostu wystawisz rękę i one spadną. No nie jesteś w stanie chyba chybić w ten sposób. Nie wiem. Mistrzu gry? Jest możliwość 4 chybienia? Jakiegoś fatalnego? Tak. Znaczy nie, no ja wiem, że można trafić w parapet, nie, albo komuś na balkon. Za balkon i wyciągniesz zawleczkę, natomiast ja sobie rzucę, co się stało. Nie, no ja wiem, okay, że granat może wpaść w czarną dziurę i wylecieć 4 przecznice stąd, ale chodzi jakby... o to, czy nie będzie tak, że się na przykład pomylę i zamiast granatu zawleczka z granatem zostanę w ręku. Nie, no bez przesady, już zakładam, że nie jesteś ćwierć idiotą, tak? Tylko przynajmniej pół mózgiem, no, tak minimum. Ja ci dam pół mózga, kurwa. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Proszę. Przecież nas pewnie spotkają jakieś konsekwencje tego, że ich tak po prostu na ulicy rozstrzelamy. Wszyscy zabijają. W tym mieście co piątek odbywają się strzelaniny, czy tam co czwartek, już nie pamiętam. Cyklicznie. Więc naprawdę mało kto zwróci na to uwagę, jeżeli uwiniemy się szybko i posprzątamy po sobie w miarę ładnie. Najwyżej ludzie uznają, że to jest kolejna zamieszka, wyjdą na ulicę, zrobi się motłoch i tyle. Na to prawdę mówiąc liczę. Znaczy z drugiej strony na przykład jeżeli policja jako bezpieczeństwo bardziej skłania się ku prywatnemu, to jeżeli klik nie miał wykupionej polisy policyjnej, to najgorsze, co się może wam przytrafić, to mandat za śmiecenie w miejscu publicznym. No, to luz. A może puśćmy taką anonimową informację, że tu i tu zbieramy się, żeby protestować przeciwko podwyżkom cen żywności, korporacje to zło, i akurat w tym czasie niech przyjedzie John Click i w tych zamieszkach może jakoś łatwiej będzie nam go zabić. Szczególnie tym granatem. Rzucamy tłum. Nie no, wtedy granaty schodzą na dalszy plan. Zresztą granaty to jest wyjście awaryjne, tak? Zakładam, że uda się to zrobić kilkoma celnymi strzałami. Ale wierzę mu, Brzyma. Znaczy, że wiesz, tak naprawdę wtedy granat może wylądować w śmietniku i nie musisz zabić go granatem, po prostu tłum go stratuje. Chodzi o to, że ty masz broń, ja mam obrzyna, który się średnio przyda. Dlatego biorę jeszcze pod uwagę, że to... Ustri, ty zrzucisz granat z balkonu, po prostu wystawisz rękę, o tak, pokazuję jej, tak, bo widziałem, jak kominę zabija na widok tych granatów, to jest proste, wyciągasz zawleczkę, robisz tak. Jak rzucaniem jajek. Tylko po prostu je spuścisz, nie będziesz rzucać za daleko, to nie wymaga żadnych umiejętności, a Nolan stanie na parterze i wychyli się z klatki. No dobra. Znaczy, to działa trochę jak balony z wodą, tylko że jak rzucasz balonem z wodą, to ktoś jest mokry. A jak... rzucasz granatem, to kogoś nie ma. Też jest mokry. Jest mokry. A, no też. To wszyscy naokoło są mokrzy od tego gościa. Od tego, co z niego zostało. No to będę dzisiaj na szkoleniu miałem opowieść o tym, jak z 11 piętra spadł Toj. Oj. Najdalsze ślady były 115 metrów dalej. Oj. No bo był źle, była budowa jakiegoś wieżowca i tam 11 czy 15 piętro był Toj i był źle przypięty. I odpiął. I wiesz, i siedzą budowlańcy na naradzie w budynku, patrzą, taki niebieski pocisk spadał. Ja mówię, co? Nie może być. Trzasnęło, nie? No i dalsze ślady ekskrementów znaleziono 115 metrów dalej. Taka się uderzyło. Nie. Znaczy w środku nie było człowieka, ale był używany. Okej. Najdalsze ślady człowieka znaleziono 115 metrów. Ale ponoć te ekskrementy z tych strzałów są w ogóle bezwolne i ponoć twórcy Toytoya i tak dalej są w stanie wypić po używaniu Toytoya te ekskrementy, że one nie są szkodliwe w ogóle.
Znaczy, nie wypić na pewno, tam jest jakaś mieszanka chemiczna, która to neutralizuje, ale dobra, dosyć off-topu. Nie, no to była super opowieść, mi się akurat podobała. To są off-topy, które lubię, no. One mają... Może widzicie, tutaj Johna Klika, to i to ja wiem. Dokładnie, to było... Na przykład to było bardzo inspirujące. No. Nie no, ale to było bardziej takie w stylu klaunów kanibali. Jak będziemy kiedyś komuś robić kawał i będziemy się jednak chcieli z nimi zakumplować, to pokażemy im, że też umiemy robić żarty, nie? Znaczy, ja miałem tylko jedną... puentę po tej opowieści. I wtedy na nas wszystkich spadł gówniany deszcz. Tak. Ojej, współczuję tym ludziom. No dobra. No ja dalej widzę to tak, że będzie strzelanie. Co prawda, no kurde, usty ty teraz kusisz, nie? Tym tłumem, tylko... Nie, bo zginą niewinni. No właśnie. No właśnie, chciałbym powiedzieć, że nie zginą, bo na pewno trafię, ale nie mówię tego, bo już patrzę, że kurde, chyba jednak nie miałem aż takiej silnej woli, bo już czuję, jak mi się pod stołem trzęsie ręka, nie? To nie tak miało wyglądać. To nie, jednak właśnie sugeruję, że może jednak lepiej, żeby tam byli tylko oni. Tak po prostu będzie lepiej, nie? Zresztą bez świadków. Poza tym tłum może nam zgarnąć łupy, tak? Nagle ktoś na przykład pomyśli, że w panice, a jeszcze się przychyli i zabierze Klikowi Kika. A powiedzmy sobie szczerze, to jest połowa tego całego planu, tak? Znaczy efekt spodziewanych efektów. Jedna połowa to jest to, że anulujemy twój dług, a druga połowa to jest to, że się na tym wzbogacimy. A czy ty masz może tłumik do swojej broni? Nie. A myślisz, żeby się przydał? No, myślę, że bardzo by się przydał, ale myślę, że jest bardzo drogi. No, tłumiki są zawsze drogie. Ja się bałem spytać w tym sklepie, już nie chciałem się denerwować. Ale przechodzę, no, to ja chciałam to samo zrobić. Nie no, sprawdź tam w necie, ale tłumiki są w pizdu drogie przecież. Znaczy, powiedzmy sobie to szczerze, że tłumiki nie tłumią, tak? Te bzyknięcia, co są na filmach, to jest ściemane. Tłumią. Dużo, strzelając tłumika. No, tłumikiem strzelając może słuchać bez ochrony uszu, że... No wiadomo, no jakby podjechali i krzyczeli, ja byłbym kawałek dalej jeszcze na budowie, to wygłuszy ten dźwięk. Ale tak naprawdę najbardziej to tłumić, ja czekał, słyszysz najbardziej pracę z zamka. Z odległości 100 metrów nie usłyszysz broni z tłumika strzelającego. No dobra, ile on kosztuje, to jest najpierw najważniejsze, potem się będę zastanawiał. Znaczy ja powiem tak, w pewnym momencie przyjdą do mnie panowie w czarnych garniturach, biorąc pod uwagę, jakie hasła dzisiaj wpisuję w Google. Mogę ci pokazać filmik, jak działa broń z tłumikiem. Ba, pokażę tłumik z creepera zrobiony. I tych, który działa również. Bo tak samo rozprasza gazy. No, tłumik jakieś 6000. No właśnie. Nie, a to lornetka? Było... Że co? Lornetka. Lornetkę taką normalną jesteś w stanie kupić, nie wiem, za 100 kredytów. Lepszą za 200. Może by nam się lornetka przydała. Czy nie? Szczerze, w tych warunkach, jak zniknie mi z oczu, jeżeli go nie odstrzelę, nie wiem, połowy jego ludzi, tak, razem z Nolanem w tych pierwszych sekundach, to potem jak już się rozbiegną i zacznie się akcja, to już nie będzie miało znaczenia. Zobacz, tu jest za gęsty teren, nie, na lornetki. No nie, racja, racja. No dobra, no to w sumie mamy plan. No mamy plan, No i mówię, granaty to ostateczność, zresztą wiecie, co robią granaty, tak, no niestety, ale niszczą łupy. Ratują życie. No to ale... może zróbmy tak, że najpierw ty, potem to, co tobie się nie uda, dobija Nolan i ostateczności leci granat. Ja nie wiem, czy to ma znaczenie, bo teoretycznie powinniście o tym pamiętać, ale jako, tak powiem, dobry mistrz gry przypomnę. Zdajecie sobie sprawę z tego, że jak uszkodzicie blok, to was eksmitują, bo macie to pomoc. Nie, no jasne, wiem, że nas eksmitują, no. No dlatego na przykład ja nie sprzedawałem mojego mieszkania, tak? Ze względu na to, że wiem, że może mi się jeszcze przydać. No niby na przykład na przechowywanie tego typa, tak? Tego podwiemy tam gdzieś tam w następnej kolejności. Ale też na to, że no, możemy w jakiś sposób wylecieć z tego mieszkania, no mam to na uwadze. Zwłaszcza po tym, jak zrobiłem symulację pierwszej rundy tej walki i z moich rzutów wynikało, że najpierw się postrzeliłem dwa razy. A potem kogoś trafiłem. Dobra, to kiedy rozpoczynamy akcję? Jeszcze dzisiaj? Jutro? No, chyba jutro, tak? Słuchajcie, a wymyślimy coś więcej? Możemy spróbować to zrobić jeszcze dziś. Możesz mu... Jutro masz oddać pieniądze. Możesz już dzisiaj wysłać mu wiadomość, że tego nie zrobisz, nie? To musimy być gotowi już na pozycjach, tak myślę, bo nie wiemy, ile mu zajmie przyjazd, tak w sumie. A poza tym, kto powiedział, że on wie, że się przeprowadziliśmy?
Pomijając fakt, że napisałam to w artykule, ale... pod to stare mieszkanie. Ja teraz pomyślałem, po co ja łaziłem do tego kolesia na budowę, jak my to zrobimy w nocy? Ale oni też pracowali. Ostatnio. A, o, to zajebiście. No właśnie, wydawało mi się, pamiętam, że to ma nie? sens, ale ja potem zdążyłem zapomnieć. Wydawało mi się, że jakoś tam... coś tam się działo. Albo niech zaparkują koło tego budynku, gdzie nie stoi żaden samochód. No, wiesz co, mam wrażenie, że dziwnym trafem wszyscy o tym wiedzą. Że tam się nie parkuje. Dobra, czy są jakieś uwagi? No nie, jesteście gotowi to zrobić? Patrzę na was, no bo tu będziemy ryzykować, tak? No w sumie to nie, ale... ja ryzykowałem w obronie hamburgerów wiele razy, więc... jestem na to gotowy, ale wy nie wiem. Nawet gruba narzeczona ci nie została. Czy było warto, sam oceń. Nie, no, jako, tak nie ma innego wyjścia. Nie, no ja kochałem tę pracę, więc ja muszę powiedzieć, że tak. To jest jedna korporacja, którą Kaszus lubi. Chociaż ona już nie istnieje, na zawsze będzie w jego sercu. Aż tak cię zmanipulowali. Tak, można tak powiedzieć, nie? To tak działa. Generalnie tak mi przebrali mózg, że nawet po tym, jak przestali mi płacić, to szukałem usprawiedliwienia dla nich, jak taka bita żona. Ej, no dobra, to nagrywaj ten klip. Ale jesteście pewni? Ja jestem. Masz inny pomysł? No i tak ja mam pieniędzy mu zapłacić. Dobra, to się przygotujcie. Ej, no dobra, to dwa granaty dla Ustri, jeden dla Nolana i jeden dla mnie. Niech każda awaryjnie ma, tak? Coś takiego może by się przydać po prostu. W razie czego jesteśmy cały czas jakby połączeni na kiku, także mówimy i się słyszymy, nie? Dobry tak. pomysł. To ja wychodzę z kasjuszem z budynku i pytam go o radę, gdzie się lepiej tu ustawić, tak żeby nie oberwać granatem od Ustri. Ustawiam go w klatce, nie? W sensie wychyli się, odda serię i się schowa. To jest moment. Serię. Okej, no tam się za czymś chowam, tak? Za drzwiami, no jakby wiesz, no wiesz o co chodzi, nie? No drzwi, nie, raczej wolę się schować za czymś jakimś słupem czy czymś takim bardziej. Nie, w ogóle żebyś nie wychodził na zewnątrz, żebyś był w klatce. Nie, no wewnątrz, w klatce, za jakimś słupem, za czymś się chowam. Nie wiem, nie widziałem jeszcze w klatki, kto miałby słup w środku, ale no jakby, no wiesz o co chodzi. Spoko, no to chowam ci, jeżeli są tam jakieś słupy, to cię za... jakąś osłonę po prostu. Nie chcę, żeby tą osłoną były drzwi szklane czy tam jakieś. A ja idę na budowę. Mam spakowany jeszcze ze sobą ten koc, bo zakładam, że... weź te konserwy dla tych trzech. No tak, biorę od razu, dam kolesiowi konserwy, mam koc, jakbym musiał zmienić pozycję i przebiec w jakieś inne miejsce, gdzie już nie ma jakby tych robotników, tam się ukryje z kocem. Ja oczywiście mam kamizelkę za sobą. Przejdź sekundę. To ja zresetuję nagrywanie. Dobra, jestem. A, no dobra, to resetuj.